Witajcie Wojownicy Ostrości na kanale Wojowników Ostrości w ten środowy, bonusowy odcinek. Tak. Dzisiaj środowy, z gościem. Środowy z niespodzianką, z gościem. Dzisiaj tutaj z nami Firecat, z nami Ostry Miś, Wściekły Pyk i Firecat. Tak. Dzisiaj testujemy środowo, więc jest to seria ekstremalnych doznań smakowych przede wszystkim. Tak, a w dzisiejszej serii ekstremalnych doznań smakowych takie oto ciasteczka. Nazywają się one Lava Bites i są to ciastka wypełnione nadzieniem o smaku durianu. Jeśli tutaj nasz gość nie wie, to tak wiemy tylko, nazwa lekko myląca, że durian to jest taki azjatycki owoc słynący z tego, że jest to najbardziej śmierdzący owoc na świecie. Pod względem zapachu. Tak. W wielu krajach jest niedozwolone jego wnoszenie do hoteli, spożywanie w samolotach itd. itd. Coś, jest... przepraszam, do wasabi podobnego? Nie. Nie, okay. Coś podobnego do śmierdzącego owoca. Dobra. Jakby coś ci zdechło. Tak. Tak więc na początek taki odcinek. Pudełku śniadaniowym. Taki odcinek z naszym gościem bez ostrości, ale mamy nadzieję, że ostrość też razem nagramy. Też zawita na następny. Pudełeczko lekko na początek, ale to w transporcie się rozpieczętowało. Ja sobie je pozwolę otworzyć. No i w środku mamy ciasteczka pojedynczo zapakowane. Pojedyncze hermetycznie, żeby zapach nie uciekał. Tak to się prezentuje. Jak coś mogę dać bliżej? No, no. Proszę, smacznego. Pojednie? Na razie po jednym, jak będziemy mieli ochotę, to spróbujemy więcej. Lava Bites. Tak. Czyli ciasteczka czekoladowe w środku. Nadzieniem durianowym. Otwieramy. Otwieramy. W środku ciasteczko nie... zapowiada się niegroźnie. Wygląda smakowicie. Pachnie czekoladowo. Przynajmniej z wierzchu. No, przynajmniej na razie. Smacznego. Smacznego. W środku zawiera jakieś takie białe nadzienie. Białe nadzienie, ale nie ma ono ani zapachu intensywnego, ani smaku. A dobre w smaku są. Dobre. Tak jest słodkie, chyba że za chwilę będzie kopniak. Nie, tutaj ostrości nie będzie w tym. Czekolada. Natomiast durian? Nie. Ja kiedyś piłem napój durianowy, również podobnie jak te ciastka zakupione na skrami, no to tam go było czuć, może kiedyś przetestujemy, natomiast tutaj nie powiedziałbym, że to dobre czekoladowe, że to jest jakoś ekstremalne. Jeszcze po jednym? Dobre czekoladowe, no. Dzięki. Może być dobre po jednym, czekoladowe. Może coś to zmieni, ale nie sądzę. Ale nie sądzę. Spodziewałem się, że to będzie coś na zasadzie... No spodziewałem się, powiem ci tak. Nadzienia w formie galaretki albo jakiegoś musu, coś w tym stylu. Ja... Zresztą, spróbujmy. Te drugie ciasteczko, nie mam go takiego wysuszonego. Ten miąższ w środku mam taki bardziej... No, one trochę u mnie też leżały, tak więc... Mi się wydaje, to drugie troszeczkę ostrzeje się, przynajmniej dla mnie, ale no... Ostrzeje się, już nie, tutaj nie ma nic wspólnego z ostrością, więc... Okej, okay, dla mnie troszkę tak, no wiesz, przy tym, co wybierzecie, to... No, natomiast smaku samego duriana, aromatu tutaj nie wyczułam. Nawet po przełknięciu pozostaje tylko taka kakaowość, takie... Tak. Także, jeżeli goryczka delikatna, to goryczka takiego kakała bardziej niż... Także jakby ktoś chciał na skramie takie ciasteczka z nadzieniem durianowym kupić... Zdecydowanie bardziej smakowo niż i ekstremalnie. Z ciekawości, jak smakuje durian, no to tu się tego nie dowie. Nie. Zdecydowanie bardziej polecam jakieś napoje durianowe, tego typu rzeczy, bo... No bo tu smaku tego duriana nie... Spodziewałem się, że będzie właśnie nadzienie w formie dżemu, ewentualnie jakiegoś kawałka tego owocu, tak, zamkniętego w środku. To już taki bonus
jak widać, nie zawsze musi być długo i nie zawsze musi być ekstremalnie. Natomiast nasz Firecat, myślę, że jest już gotowy do tego, co go czeka dla niego za chwilę, a dla was tak, w poniedziałek. A my się bierzemy za dalsze. Tak. Możemy już zapowiedzieć, że w poniedziałek będzie sos premierowy. Niedawno się pokazał i będzie to nowość od Dzikiego Billa, więc zapraszamy i zachęcamy. Do zobaczenia. Wściekły miś. Ostry dyk? Nie, ostry miś. Co ty to mówisz, wściekły miś? Odmyliłeś mnie. Cięcia. Ostry miś. Wściekły byk. Firecat. Firecat. Dzięki, cześć. Cześć.